Kiedy robimy jeden krok w kierunku Boga, On robi siedem kroków w naszym kierunku. Nie miałem butów i narzekałem, dopóki nie zobaczyłem człowieka, który nie miał stóp. Szczypta praktyki jest warta tysiąca słów. Wolność nie jest warta posiadania, jeśli nie obejmuje wolności do popełniania błędów. Wczoraj jest tylko snem, jutro tylko wizją. Złodziej myśli, że wszyscy kradną. Wśród niewidomych jednooki jest królem. Dawanie biżuterii osłu jest tak samo głupie, jak dawanie jednostki kobiecie. Nie możemy zmienić kierunku wiatru, ale możemy wyregulować żagle. Każdy pies jest tygrysem na swojej ulicy. Człowiek, który jeździł na słoniu, nie będzie się bał szczekania psa. To, co było trudne do zniesienia, jest słodkie do zapamiętania. Życie nie jest kontinuum przyjemnych wyborów, ale nieuniknionych problemów, które wymagają siły, determinacji i ciężkiej pracy. Pożyczanie to kupowanie problemów. Ci, którzy dają, mają wszystko, ci, którzy nie dają, nie mają nic. Nie ma ręki, która złapie czas. Strzeż się głębokiej wody i psów, które nie szczekają. Nie osądzaj człowieka, dopóki nie przejdziesz dwóch księżyców w jego mokasynach. Nie potkniesz się o górę, potkniesz się o kamień. Gdzie igła idzie, tam nić podąża. Perły nie mają wartości na pustyni. Nie powinieneś wzywać kota, aby rozstrzygnąć spór między dwoma ptakami. Gdy wielbłąd znajduje się u podnóża góry, dopiero wtedy można ocenić jego wysokość. Lepiej być ślepym niż widzieć rzeczy tylko z jednego punktu widzenia. Nie jedz swojego chleba przy cudzym stole. To, co jest teraz w przeszłości, było kiedyś w przyszłości. Pieniądze, o których marzysz, nie zapłacą twoich rachunków. Oczy nie widzą tego, czego umysł nie chce. Idąc powoli, nawet osioł dotrze do lasu. Brak przemocy jest najwyższym prawem życia. Pociągnij kogoś za uszy, a jego głowa podąży za tobą. Nie ma nic szlachetnego w byciu lepszym od innego człowieka, prawdziwa szlachetność polega na byciu lepszym od dawnego siebie. Miłość do kogoś, kto jest zły, jest gorsza niż jego nienawiść. Sposobem na pokonanie gniewnego człowieka jest dobroć, złego człowieka – dobroć. Skąpca hojnością, a kłamce prawdą. Nie odkładaj dzisiejszej pracy na jutro. Kto się nie podnosi, ten nie upada. Wyrzuty sumienia są ukrytym wrogiem. Kiedy pieniądze nie są sługą, stają się panem. Nie targuj się o ryby, które są jeszcze w wodzie. Używaj zarówno środków zaradczych, jak i modlitw. Każdy, kto patrzy w dół, jest pod wrażeniem idei własnej wielkości, ale patrząc w górę, czuje własną małość. Życie jest mostem, przejdź przez niego, ale nie buduj na nim domu. Kiedy się urodziłeś, płakałeś, a świat się radował. Przeżyj swoje życie w taki sposób, aby kiedy umrzesz, świat płakał, a ty się radował. Ubóstwo niszczy wszystkie cnoty, chciwość jest źródłem smutku. Pewne rzeczy przyciągają wzrok, ale dąż tylko do tych, które przyciągają serce. Książka jest jak ogród noszony w kieszeni. Człowiek bez pieniędzy jest jak łuk bez strzał. Istnieją trzy niewiadome: kobieta, wiatr i bogactwo. Możesz patrzeć w górę lub rozpaczliwie w dół w poszukiwaniu inspiracji, ale nie rozglądaj się na boki w poszukiwaniu informacji. Oszukaj mnie co do ceny, ale nie co do towaru.
Jeśli jesteś po kolana w przyjemności, to jesteś po pas w smutku. Kontrolowanie umysłu jest jak próba kontrolowania pijanej małpy, która została ukąszona przez skorpiona. Lepiej mieć diament z kilkoma małymi wadami niż doskonały kamień. Inteligentny mężczyzna nigdy nie poślubi inteligentnej kobiety. Cierpliwość jest najpiękniejszą modlitwą. Ten, kto pracuje jak niewolnik, je jak król. Narzekanie jest bronią słabego człowieka. Kto ma prawdziwego przyjaciela, nie potrzebuje lustra. Kiedy masz osła za przyjaciela, nie oczekuj niczego poza kopniakami. Kłótnia z człowiekiem, który dobrze mówi, jest lepsza niż rozmowa z tym, który nie mówi dobrze. Czujność i odwaga są tarczą życia. Bez miłości wszystko idzie na marne. Jeśli człowiek skromnego pochodzenia stanie się bogaty, będzie nosił swój parasol o północy. Partner kobiety jest mężczyzną, partner mężczyzny jest jego źródłem utrzymania. Łatwo jest zapomnieć o dobroci, ale pamiętaj o okrucieństwie. Nie obwiniaj Boga za stworzenie tygrysa, ale bądź wdzięczny, że nie dał mu skrzydeł. Pod górami jest srebro i złoto, ale pod nocnym niebem głód i zimno. Pierwszego dnia gość, drugiego dnia gość, trzeciego dnia klęska. Dla przeciętnych, przeciętność wydaje się wspaniała. Ryby i goście śmierdzą, gdy mają 3 dni. Mężczyzna bez kobiety jest tylko w połowie mężczyzną.